Tutaj zadanie z serii Triki dla ekspertów i skrót Ctrl plus J. Na początku zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy imię i nazwisko wpisane w jednej komórce. Tutaj, gdy zerkniemy do paska formuły, to musimy sobie dopiero rozwinąć ten pasek formuły, żeby zobaczyć, że tutaj to nazwisko się pojawia. I to nazwisko po prostu to jest taki Enter w tej naszej komórce. Przypomnijmy, jak takie coś wpisać. Wpisujemy imię i teraz klikamy Alt plus Enter na klawiaturze i teraz wpisujemy nazwisko, Enter. Więc w ten sposób to wpisujemy. A żeby się tego pozbyć za pomocą tekst jako kolumny, czyli właśnie żeby rozdzielić to imię i nazwisko, trzeba właśnie zastosować ten skrót Ctrl J. Ale w jaki sposób? Na początku zaznaczamy całą tę kolumnę i teraz przechodzimy do tekst jako kolumny, będzie to rozdzielane, dalej. I tutaj inny. Kasujemy tę kropkę, która została zapamiętana. I teraz właśnie korzystamy z tego skrótu Ctrl plus J. Zerknijcie na dół. Rzeczywiście to zostało rozdzielone. My nie widzimy tego znaku. On jest taki niewidoczny dla nas, ale on tam jest. I tutaj, gdy się przyjrzymy, to rzeczywiście ten kursor cały czas miga. Klikamy dalej. Zakończ. I świetnie, dane zostały rozdzielone. Jeszcze jedno ćwiczenie tutaj. Tutaj zobaczcie, w jednej komórce zmieściły się aż 4 informacje, czyli imię, nazwisko, miasto oraz zarobki. Tutaj również ten pasek możemy sobie rozwinąć formułę, aby to zobaczyć. Rzeczywiście wszystko tutaj mamy i właśnie też to jest rozdzielone tym naszym takim enterem, który wpisujemy za pomocą Alt plus Enter. Tak jak wcześniej musimy zaznaczyć nasze dane. Tekst jako kolumny, rozdzielany, dalej. I tutaj już też to zostało zapamiętane, czyli ten znak, który wpisuje się za pomocą Ctrl plus J. Dalej, zakończ.